Żyjmy coraz lepiej po raz 417. Jak żyć, co robić, żeby ta antydepresja była naszą siłą, była naszą codziennością, czyli żebyśmy byli szczęśliwi w przeciwieństwie do tego, co ludzie czują, kiedy dopada ich depresja. Antydepresja to nic innego jak właśnie stan człowieka, który jest zadowolony ze swojego życia. Tak jak mówiłam, depresja ma wiele przyczyn i tak samo jak jest wiele przyczyn tejże depresji, wiele czynników się na to składa, rzadko kiedy jest to tylko jeden element. Tak samo, żeby żyć szczęśliwie, no też potrzeba trochę różnych czynników. I oczywiście różnie można do tego podejść. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. Podcastu z dobrymi intencjami i pozytywną energią, ale także z rzetelną wiedzą i olbrzymim doświadczeniem we wspieraniu rozwoju osobistego. Chodzi nam o to, aby ludziom żyło się coraz lepiej, aby byli coraz bardziej spełnieni, radośni i szczęśliwi. A że sposobów na spełnione życie jest tyle, ile nas, więc każdy musi znaleźć ten swój. A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Dzień dobry, kochani. Jest wtorek, czyli nasze audycje takie specjalne, ułatwiające życie, które niekoniecznie wydaje się łatwe, które niekoniecznie jest często łatwe. Dziś zaczynamy cykl już taki weselszy i taki bardziej w stylu rozwoju osobistego, mianowicie cykl antydepresji, czyli jak żyć, co robić, żeby ta antydepresja była naszą siłą, była naszą codziennością, czyli żebyśmy byli szczęśliwi w przeciwieństwie do tego, co ludzie czują, kiedy dopada ich depresja. Antydepresja to nic innego jak właśnie stan człowieka, który jest zadowolony ze swojego życia, który żyje w taki sposób i robi takie rzeczy, które zapewniają mu wolność od depresji. Oczywiście ciągle istnieją te zagrożenia w postaci biologicznej, ale nawet wtedy, kiedy one istnieją, człowiekowi łatwiej jest uporać się z tym. Tak jak mówiłam, depresja ma wiele przyczyn i tak samo jak jest wiele przyczyn tejże depresji, wiele czynników się na to składa, rzadko kiedy jest to tylko jeden element. Tak samo, żeby żyć szczęśliwie, żeby być człowiekiem, który może powiedzieć, że jest zadowolony z życia, jest radosny, być aktywnym, być w pełni takim obecnym w tym wszystkim, co się dzieje, też potrzeba trochę różnych czynników. I oczywiście różnie można do tego podejść. Ja staram się podchodzić różnymi sposobami do bardzo podobnych treści, do tego, w co nie tylko głęboko wierzę, ale co też miałam szansę wiele razy sprawdzać, że działa, że faktycznie powoduje, że ludzie są szczęśliwsi. Ale dlatego to robię, żeby i było ciekawiej, żeby nie było tak nudno, ale też dlatego, żeby pokazać, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. To może nie wszystkie takie są wygodne, może nie wszystkie są takie krótkie, ale tak naprawdę w zależności od tego, czego zaczniemy i jeśli tylko będziemy naprawdę przy tym trwać i robić pewne rzeczy, działać w sposób taki, jaki proponuje właśnie akurat ta metoda, w konsekwencji osiągniemy tę radość, w konsekwencji osiągniemy ten stan, do którego ludzie dążą, a który tak naprawdę jest elementem, powiedziałabym, ubocznym, efektem ubocznym właściwego życia, czyli szczęście. Dzisiejsza audycja i kilka kolejnych będzie robionych według modelu, który znalazłam w stowarzyszeniu pod tytułem Międzynarodowy Dzień Szczęścia.
To jest stowarzyszenie, które no właśnie wspiera w tym, aby jak najwięcej ludzi potrafiło naprawdę cieszyć się życiem i korzystać z tego wszystkiego, co ono daje. Jest tam cały szereg aktywności zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Są podpowiedzi, niektóre są banalne być może, ale takie cieplutkie i bardzo, no bardzo, bardzo miłe, jeśli ktoś zechce, mimo banalności czasami tych wskazówek, zastosować je, to bardzo szybko stwierdza, że no jest szczęśliwy. My mamy czasem taką tendencję, że wolimy takie rzeczy skomplikowane, że wolimy takie rzeczy ponazywane w różny sposób i dostarczane nam przez wszelkiego rodzaju ekspertów, podczas gdy tak naprawdę te rzeczy są proste. One nie zawsze są łatwe, ale tak naprawdę są to rzeczy proste i no, nie trzeba zaraz wielkich ekspertów, aby mogli nam podpowiedzieć, jak możemy żyć lepiej. Ba, jeśli tak wnikniemy dobrze w nasze serce, jeżeli tak wnikniemy dobrze i spokojnie w siebie, to tamte odpowiedzi też są. A zatem Międzynarodowy Dzień Szczęścia, ich model na szczęście i punkt pierwszy. No, jest tych punktów kilka. Ja za każdym razem będę powtarzała, które już były, żeby się to wam wszystko ładnie utrwaliło. I punkt pierwszy. Dawanie. Dawanie. Prawda? Że proste. Niestety to wcale nie jest takie proste w rzeczywistości, dlatego że po pierwsze, no co to jest dawanie? Dawanie to jest oczywiście dzielenie się tym, co się samemu ma, czy co się uważa, że się ma, że się posiada i co uznaje się za dobre również dla kogoś innego. No i dzielenie się tym z nim. Sam ten proces tego dzielenia się, ten moment dzielenia się, no, nazywamy dawaniem. Dajemy ludziom różne rzeczy. Tylko tak jak powiedziałam, żeby móc dawać komuś inne rzeczy i żeby to było faktycznie dawanie, trzeba czuć, że się to ma. Trzeba czuć, że się to posiada. No, jak można dawać, jeśli się nie czuje, że się ma? No, to jest powód, dla którego na przykład ludzie rzadziej niż pewnie mogliby dzielą się na przykład pieniędzmi, czy dzielą się jakimiś rzeczami, no bo uważają, że nie mają tego tak dużo, żeby mogli się podzielić. No właśnie, kiedy to jest dużo? Kiedy to jest tak dużo, żeby można było się podzielić? Chodzi o takie dawanie, które wypływa no, z serca, też czasem z rozumu, ale które wypływa z serca i które powoduje, że uznajemy, że mamy wystarczająco dużo, abyśmy mogli się tym dzielić, abyśmy mogli dawać. Są oczywiście w życiu takie sytuacje, kiedy no, jest tak bardzo potrzebująca osoba, tak bardzo potrzebujący człowiek, że bez względu na to, jaka jest sytuacja osoby dającej, no, wychodzi z taką akcją, wychodzi z tym dawaniem. Ale często, żeby móc dawać, trzeba mieć poczucie obfitości. Trzeba mieć świadomość tego, że się ma. Trzeba być wdzięcznym za to, co się ma, doceniać to, co się ma. I wtedy zdecydowanie łatwiej przychodzi nam to dawanie. No i oczywiście, jeśli chodzi o szczęście, to mamy tutaj dwa elementy natychmiast. Bo z jednej strony to jest właśnie, sam akt dawania, który powoduje, że jest nam dobrze, że jest nam lepiej, że czujemy się z tym dobrze i wdzięczność. I wdzięczność za to, co mamy. Ta zdolność koncentracji na tych wszystkich rzeczach, które są naszym udziałem, które powodują, że lubimy swoje życie, że jest nam dobrze w tym życiu, że jest nam lżej, że jest nam przyjemniej. Niestety, to nie wszyscy właśnie czują to
że mają. Nie wszyscy mają poczucie obfitości, no nie mają go przede wszystkim dlatego, że koncentrują się na tym, czego nie mają, że koncentrują się na tym, co mają inni, a czego oni jeszcze nie, że koncentrują się na tym, no jak funkcjonują rzekomo szczęśliwi ludzie, właśnie mając różnego rodzaju rzeczy, których im brakuje, a nie potrafią skoncentrować się na tym, co dobrego jest w ich życiu. Nie potrafią swoich myśli ustawić tak, żeby właśnie umieć cieszyć się z tego, co jest. No, to znowu nie zależy od tego tak do końca, co mamy naprawdę. Ja sama znam mnóstwo ludzi, którzy mają więcej niż wielu innych, którzy cieszą się życiem, którzy są radośni, a w tych właśnie tej radości nie ma. Sama należę do ludzi, którzy potrafią się cieszyć wieloma sprawami, które dla mnie są bardzo ważne i tym wszystkim, co mnie otacza, tymi wszystkimi drobiazgami, mimo że według niektórych ludzi jestem minimalistką, zadawalam się właśnie jakimiś rzeczami małymi. No, nawet kiedyś usłyszałam, dziś mówi się o tym minimalizmie inaczej, mówi się o tym w kategoriach pozytywnych. Ja usłyszałam o tym, że jestem minimalistką wiele lat temu i to nie był komplement. To było raczej takie, ty to się cieszysz byle czym. Ale właśnie te osoby, które cieszą się byle czym, te osoby, które doceniają to, co mają, to, co ich otacza, chętniej, częściej potrafią się dzielić z innymi. Kochani, dzielimy się nie tylko rzeczami materialnymi, nie tylko pieniędzmi, jeśli możemy, nie tylko dajemy jakieś wsparcie właśnie takie materialne, jeśli właśnie ktoś inny tego potrzebuje, ale dzielenie się i dawanie to jest miłość, to są dobre myśli dla innych ludzi, można innym ludziom podarować modlitwę, można wreszcie dzielić się wiedzą, dzielić się doświadczeniem, pokazywać ludziom coś, co my wiemy, co uważamy za dobre i iść gdzieś z tym do innych ludzi. To też jest dawanie. Pamiętacie, mówiłam o intencjach, jeśli nie we wtorkowej audycji, to na pewno w innej, bo intencje są bardzo istotnym elementem naszego spełnionego życia i też tego, jakimi jesteśmy ludźmi. No i właśnie, i to dawanie sprowadza się w dużym stopniu też do intencji, do tego ciepła w naszym sercu, które powstaje, kiedy chcemy inną osobę obdarować czymś, co my mamy, co uważamy, że mamy i co sądzimy, że może być czymś dobrym dla tej osoby. A zatem dawajmy. Nie wstrzymujcie się przed tym. Naprawdę podzielenie się z kimś czymś, co się ma, daje człowiekowi większą radość i większą satysfakcję niż zatrzymywanie tych rzeczy i cieszenie się na to. Bardzo często jest tak, że z serca płynie taki impuls, daj, zrób, pomóż, bądź częścią tego dobra świata dla tej danej osoby, a potem zwycięża niestety rozsądek. No, nie wiem, czy to jest rozsądek. Zwycięża ego, zwycięża czasami kombinowanie, myślenie, to co właśnie świat tutaj dookoła nas nam mówi, serwuje i mówimy, no ale przecież ja nie mam, no ale przecież ja sama nie będę miała, no ale przecież, no ale. Warto iść za takimi impulsami, warto dawać. Ludzie, którzy dają, ludzie, którzy się dzielą, są szczęśliwsi. Pierwszym czynnikiem, pierwszym elementem szczęśliwego, udanego życia nie znaczy, że najważniejszym, bo tu nie ma hierarchii, ale pierwszym tym elementem jest dawanie. Dziękuję, kochani. To wszystko na dzisiaj. Żyjmy coraz lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. 6 razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeśli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj, odpowiedz tak, jakbyśmy sobie po prostu rozmawiali w jednym pokoju.
Zapraszamy do darmowej subskrypcji. Jesteśmy dostępni na każdej platformie, gdzie można słuchać podcastów. Wystarczy nas tam poszukać. A po więcej informacji zapraszamy na stronę majewska-opiełka.pl. Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Jeżeli uważasz, że nasze podcasty pomagają Ci w Twojej drodze do jeszcze lepszego życia, to proszę przedstaw nas swoim przyjaciołom. Do usłyszenia.